W tym zadaniu będziemy rozwiązywali równania, czyli spójrzmy na podpunkt A, co tutaj należy zrobić. No na początek należałoby zadbać o to, żeby wszystkie wyrazy bez naszej niewiadomej, czyli w tym przypadku bez x, znalazły się po stronie prawej, a wszystkie wyrazy z niewiadomą, czyli z x, pozostały po stronie lewej. Czyli u nas w sumie, co nam nie pasuje tylko, ta czwórka. Tak? Bo ta czwórka nie ma x, czyli powinna być po stronie prawej. I w momencie, kiedy przenosimy wyrazy na drugą stronę, czyli tak jak w tym przypadku ze strony lewej na prawą, to zmieniamy znaki. Czyli tak, 2x pozostawimy, tutaj czwórka była dodatnia, czyli po prawej stronie będzie ujemna. Czyli napiszemy znak równa się, teraz dziewiątka zostaje po stronie prawej, a zapiszemy nie plus, a zapiszemy minus 4. Następnie mamy tak, 2x równa się 9 odjąć 4, czyli 5, a my chcemy wyznaczyć x, a nie 2x, czyli między dwójką a x mamy mnożenie, czyli żeby pozbyć się tej dwójki, to musimy obie strony podzielić przez 2, ponieważ 2x podzielić przez 2 to będzie 1x, tak? 2 podzielić przez 2 to będzie 1, równa się 5 podzielić przez 2 to będzie 5 drugich. Kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia. Natomiast my zwyczajowo tej jedynki przy literkach nie zapisujemy. 1x to po prostu x, który jest równy 2 całe i 1 druga. No i to już będzie nasze rozwiązanie. No dobra, spójrzmy teraz tutaj. Zróbmy to może szybciej, czyli co musimy przenieść? Przeniesiemy sobie szóstkę na stronę prawą, czyli przepiszę minus 3x równa się 7 odjąć 6, ponieważ zmieniłam stronę. Czyli minus 3x równa się 1, no i obie strony dzielę przez liczbę przy x, czyli przez minus 3. Czyli tutaj otrzymam x, a tutaj uwaga, liczba dodatnia przez liczbę ujemną da nam wynik na minusie. No i mamy 1 przez 3, czyli otrzymamy 1 trzecią. No i patrzymy dalej. Co musimy tutaj zrobić? No troszkę więcej roboty, no bo jeżeli chodzi o stronę lewą, to zobaczcie, to 2x jest po stronie prawej, czyli to byśmy chcieli sobie przenieść. No to mamy tak, 4x, zmieniamy znak. Ponieważ przed 2x nie ma żadnego znaku, to znaczy, że stoi plusik. Czyli po tej stronie będzie ten wyraz ujemny, czyli napiszemy odjąć 2x. No i teraz patrzymy, już więcej wyrazów z x nie mamy. Czyli przechodzimy na stronę prawą. Co mamy po stronie prawej? Po stronie prawej mamy minus 9, czyli to przepisujemy bez zmian i przechodzimy na tą drugą stronę. Mamy plus 3, a my tą trójkę chcemy mieć po stronie prawej. Czyli zmieniamy znak, nie będzie plus, a będzie minus 3. No i liczymy. Tu mamy tak, 2x, o, poczekajcie chwilkę, bo mi uciekło. Mamy 2x równa się minus 9 odjąć 3, czyli minus 12. Obie strony dzielimy przez 2, czyli x będzie równy minus 6. No i to będzie nasze rozwiązanie. Przykład kolejny, czyli x przepiszę, 5x należy przenieść, czyli zmienię znak, mamy minus 5x, równa się, minus 2 jest po dobrej stronie, a będę sobie przenosiła minus 6. Tak? Pamiętajcie, że znak zawsze znajduje się przed liczbą, czyli ten minus tyczy się tej szóstki, a nie x. Czyli jeżeli tu mamy minus 6, to po prawej stronie mamy plus 6. No i teraz to policzmy. Gdy mamy x, to już mówiłam Wam tutaj wcześniej w podpunkcie A, że x to będzie po prostu 1x. Tej jedynki nie zapisujemy, czyli można sobie żeby było łatwiej policzyć, tą jedynkę sobie dopisać, tak? Czyli mamy 1 odjąć 5 to minus 4, czyli mamy minus 4x równa się 4. No i teraz jeszcze dzielimy obie strony przez minus 4, czyli x to będzie minus 1. 4 podzielić przez minus 4 da nam minus 1. No i przykład następny. Co mamy tutaj? No mamy tak, 2x
Czyli to należy sobie przepisać. Co należy przenieść? No przenosimy minus 2x, czyli zapiszmy plus 2x równa się 1 i 2 trzecie. No i przenosimy 1 trzecią, tak? Jest tutaj dodatnia, czyli po tej drugiej stronie będzie minus 1 trzecia. Obliczamy, 2 plus 2 to 4. 1 i 2 trzecie odjąć 1 trzecia, to będzie 1 cała i 1 trzecia. No i w kolejnym kroku należy obie strony podzielić przez 4, żeby wyznaczyć sobie x, ale zanim to zrobię, ja jeszcze ten ułamek zamienię sobie na niewłaściwy, czyli tą jedynkę włączę do ułamka. Czyli mamy tak, 4x to będzie 1 razy 3, 3 plus 1, 4, równa się 4 trzecim i teraz obie strony podzielę przez 4, czyli tu już będę miała x, a tu zapiszmy, że 4 trzecie dzielimy przez 4, czyli przez 4 pierwsze. No, czyli jeżeli dzielimy, to ten ułamek pomnożymy przez odwrotność tego ułamka. No i możemy teraz coś skrócić, czyli te czwórki skrócimy sobie przez 4, czyli otrzymamy 1 trzecią. No i spójrzmy na przykład ostatni. Tutaj także najpierw przepiszemy sobie wyrazy z x-ami po stronie lewej, czyli mamy minus 3x, znak stoi przed liczbą. Teraz przechodzimy na prawą stronę, czyli mamy plus 1 druga x, czyli to chcemy sobie przenieść, czyli zapiszemy minus 1 druga x równa się 6,5, to będzie 1 druga. I coś przenosimy, no musimy przenieść tą 1 drugą, czyli będzie odjąć 1 druga. Minus 3 odjąć 1 druga to minus 3,1 druga x, a tutaj otrzymamy 6. No i zanim wykonamy dzielenie, zamienimy sobie ten ułamek na niewłaściwy. Czyli mamy minus, 3 razy 2 to 6 plus 1, 7 drugich x, równa się 6, nawet zapiszmy 6 pierwszych. No i teraz wykonamy sobie dzielenie przez minus 7 drugich, czyli nasz x to będzie 6 pierwszych razy odwrotność tego ułamka, czyli minus 2 siódme, czyli już możemy stwierdzić, że wynik będzie na pewno liczbą ujemną, tak? Liczba dodatnia razy liczba ujemna da nam wynik na minusie. Czy coś można skrócić? No widzimy, że nie. No to mnożymy 6 razy 2, 12. 1 razy 7 to 7. No i ewentualnie możemy jeszcze tutaj włączyć całości, czyli nasz x to będzie minus 1 cała i 5 siódmych.